I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Dying Light 2. Jesteśmy w barze. Mamy zabić porucznika i uwolnić brata Sofii. On tam łazi i dopiero po dachu dalej. No cacy, czekaj, bo się witam. Dobra. Jedziemy. Gdybyś ty tak gadał, jak to streamujesz, to byłoby super. Kurde. Czemu ten gość w ogóle nie reaguje na nas? Bo jest ocaleniec. Popatrz sobie przez mapę, przez lornetkę. Tu musi być tędy górą. Bo tam on jest, patrz, tam jest, tam widzę go. Masz, masz lornetę? Tu są, o! Czaszka na nim czerwona jest, patrz. Tak, wiem. Mówię, chciałem powiedzieć, włącz lornetkę, to będzie. A, to ty... 37 metrów zrzut jest, 28. Dobra, najpierw się zajmiemy jednym, a nie... Tak. Tu możesz zejść, pod tobą jest wejście do budynku. Tam trzeba... No i tak będzie trzeba wszystkich zaciukać, bo inaczej nie pójdzie. Banda Jacka tu zebrała... Nami, żeby A! Banda Jacka i Joe'ego zebrała się tutaj właśnie, żeby terroryzować miejscową ludność. Uczyni okolicę znacznie bezpieczniejszą, jak ich zatrzymy. Tutaj cegłą rzucam, atakujemy no, kostka i tyle. Nie ma wyjścia, musimy walczyć z nimi. Ale po cichu można ich skillować. Nie da rady po cichu. Tak, ty, tobie to zawsze nie da rady, no ale są, oprócz niego są ci. Inni wartownicy, można go zwabić, tak? Cegłówką, no. Są cegłówki do zwabienia. Cegłówką, a monety ma? Nie. Ja schodzę tu na dół, no. On jest na dole. Jak ja zrobię skok z góry, to też jakiś premier. A, skoczyłem i go killowałem, pa. Ja wiem. No od razu chodź, widzisz, jak dysk oczywiście. Miałem dysk zapchany, ja pierdolę. Ale ilu tu jest? A wie co, on mi tak frizuje, tu kurde. Tu jest jeden przy bramie, drugi jest... Idzie do ciebie, uważaj. Chyba cię przyuważył. Może nie. Bo nie, czaj się, zagląda. Ale tu jest drugi, pa. Pomożesz ty mnie coś, czy nie? Nie wiem. On tu wchodzi, idzie, biegnie tu. No biegnie. Dawaj go z tyłka. Muszę patrzeć, żeby mnie nie zobaczył. Tam w krzakach siedzi drugi. Kurde, tu zobacz. On idzie do góry. Ten ucieka. No co tu chodzi? Come on. Bierz tego, dusz go, kołcie po twojej lewej, za tobą jest. Po lewej. To jest nasz. Dobra, widziałem, wiesz. I zamaskowanie ocaleńcy to... na górze biją tego ocaleńca, ja pierdolę. To weź go tam, gdzie tam ty jest. Dwóch. Tego ocalenia. Kurde. Właśno. Panika mode. Ocaleniec żyje, dobra. Wszystko ten sam. Spadł. Idzie. Właś tam, kurde, spadł, zabił cię. Co, ty skopałeś mu twarz? Z buta w twarz? No. Dobra, ja tamtego na dole zabiję. Noc, tutaj nie masz... O, tu jest na czerwono. Tyłem. Ale dlaczego... Nie zareagował, to nie wiem. No i się zaczęło. Kto to poszedł? Ocalenie. Wilkołaki słyszę. Co, poszedłeś po ten rzut, tak? Cicho, bo on tu idzie. No patrzcie tylko na to. Nie wiem. Ej, tutaj! Idzie? Kto? Nie wiem. Gdzie idzie? To jest dobra. Rzucę mu cegłówkę. Dotrze do ciebie. Przed? Cicho, nikt nic nie zauważył. Ja mówię, że tamtych trzeba tak... O, masz, nowy pomysł. Wszedł do budynku, może w tym budynku go tam. Trzeba w tych krzakach siedzieć, krzunach.
O, jakieś skrzyneczki ładne zobaczyłem. I ich tu kilowat. Zobaczymy. Tego tu kopać trzeba na ten. Nie, bo krzyku narobi. Idź go wyeliminuj po cichu. Masz go tyłem i to jeszcze z trąbką facet jest. Robi alarm. Masz radę mu? Musisz go wkopać, albo ja go zakopię. Jak to wkopać? Ty możesz go złapać. No, tylko on wpadnie na ten. Ale szumu narobi! To mi z tego, że on wpadnie. Ale nie będzie trąbką grał. Kurde. I zostanie jeden i szwed. A tu jest skrzynka jakaś pod spodem. Dwóch jest i szwed. O, coś widzi. Cofnij się. Idzie do ciebie, ja pierdzielę, ciekawe czy cię zauważy. Dobra, już nas zauważył. Dawaj, bo przywódca wyszedł na mnie razem z całą bandą. Cała finezja, o kurde. Te cofanie bym wpadł do dziury. Trzeba mu ten łeb chyba rozwalić tą. O, zabili mnie, wykrwawiam się. Podniesiesz mnie? Podniesiesz mnie? No idę, ale nie mówię, że spadłem ze skóry. W ogóle spadłem na dół. Muszę cały obejść wszystko dookoła. Dobra. Gdzie ten skurwysyn? I tak to właśnie zaczęliśmy. W razie współpracy to panika i koniec, no. Będę teraz wejść tam do ciebie. Teraz to ja już nie żyję, wiesz? Ja wiem, ja nie żyję, to ja ci poradzę. Ja nawet nie wiem, którędy mam wejść tam z powrotem. Tak jak gdzieśmy weszli. Nie pamiętam. No to chodź za mnie. Też spadłem na dół. Jeszcze, żeby wyjdzie cię nie założył. No co jest zategowane, ale mi się fabuła rozjeżdża, no. No cóż. Tu są jakieś skrzynki, pan. Mirek tu był, bo pootwierane. No, mówiłem, ja otwierałem, a ty siedziałeś w plecach. Ty nie chciałeś tam. Ja już nie idziesz, no to nie. Nie można pana zmusić. A jak oni się tak biorą za tym, to ja biorę się za podpalanie, kurde, nie będę nic tam oszczędzał. Ale on znowu nie widzi, no, czyli śmierć jakby zresetowała przy tym. Patrz, jak to tam naparza. Uciekł. A dowódca jest tu na dole, wiesz? Wiem, że na dole, my tam na dole uciekł. A ty jesteś na górze. Ale zrzuciłem mu na dół, ja pierdolę. Słuchasz, co ja mówię? Coś mu zrzuciłeś, bo widać, że oberwał. Rzucam. O, wpadłem do... O. No chodź. Come on. Ale wpadłem, nie kurnam. Co to jest? Ile tu fantów jest, wiesz? A to są wabiki. A co ci po wabiku?
Wabiam go tam, tego, dawaj go i... Bo odpaliłem się. I na działę, bo... Matko, nie strasz mnie się... Kto mnie bije? Chodź jego może nadziejemy. Pali się, skubany, teraz kopam. Butlę mu rzucić, ja mu butlę rzucę, a ty... Ty... Co się z nim stało? Kopnąłem go i zniknął. Tu coś będę... Ty, dowódca zniknął. Czekaj, łup, o Boże, pan by tu zniknął pod zdobyciu talentu cały. Co on tam? Odblokowano osiągnięcie płonąca flaga. Ja cię. Co? Chaos normalnie. Ty no kopnąłem gościa, podpaliłem. I on zamiast wpaść na te druty i się nadziesz, ja to zniknął. On zniknął po prostu. No ale to pokręciłem korpus. Panie kochany, to są talenty do wielkości. Obóz, otworzyłem obóz, nie chcą. Jak ty nie chcesz? No to było, że mamy tą strefę zdobyć, nie? Teraz musimy iść na górę, zrzut stoi na górę, gdzieś tam? 42 metry? Ja wiem, ale tu też jest coś... Tu jest sklep. Brawo, sklep? To trzeba coś zrobić. No przecież mamy sklep, no bo strefa jest, nie? Handlarz. Co tu ma 30 obrażeń tylko? 714. Świetnik. Potrzebujesz czegoś? Zadam graty, bo co to? Jasne. Po co mi te graty jakieś? Która ta broń była taka słaba? Czemu nie? Brania. Jasne, biorę. Chętnie przyjmę więcej. Poziom 2, 3 nas nie interesuje. 4 owszem. Ale nie każdy. Poziom 2. Tego nigdy za wiele. Poziom 2. 2 sprzedajemy, sprzedajemy. To mi się przyda. Poziom 2. Sprzedajemy, dobra. Dobra, to nie sprzedajemy. Dzięki, kolego. No, może takie drogie. Te buty wyjściowe też będą, ale te też. Chętnie kupuję takie rzeczy. Bąka. Majki. Zawsze jesteś tu mile widziany. Dobra, a co miał do sprzedania? Szukasz czegoś wyjątkowego? Młot. Jednoręczny. Nieźle. Na pewno weźmiemy... Dobrze wybrałeś. I to. Wróć kiedyś do mnie. No dobra, to co, wchodzimy, tak? Albercik, na górę tu. A chwila, Albercik, bo chciałem sprzedać. Kupić, dobra. Dawaj. Podrzucić idziemy. Uwolnić Karla, tego przywódcę, to tak... Aż na początku. Pytał, czy owca, czy wilk. Zostali zaatakowani, gdzie kryształy? Tam. Wywołaj Sophie, szybko. Dawaj Sophie. Nie będzie działać. Sophie, mam Karla. Jest cały. Co z wami? Sophie? Sophie? Jesteś tam? Musisz im pomóc, Aiden.
Dokąd mam iść? Do motelu Tango. Sofia ma tam kryjówkę. Biegnij! Szybko! Co, nie bierzemy zrzutu? Potem przyjdziemy po zrzut. Idziemy po ten zrzut, no będzie blisko. To nie jest daleko. Chodź, 195 metrów. Będę. No chyba tak, no. Dawaj za mną. Ona gdzieś tam jest, paszcza. W terenie zasranym, wiesz? Tu jest droga. Tu jest X. Uważaj, bo noc i wyjdę. Kurde, jak mamy tam przejść? Kurde, spadłem. Po coś tam skoczył? No mówię, że idziemy tu. Spadłem niechcący. Dobra, padłeś to. Cholera, ale tędy chyba musimy przebiec. Matko, po tych samochodach. Poziom odporności. Spadam, umieram. Krytyczny poziom odporności. Miałem łyknąć tej. Wyjedź mnie zobaczył. Ale czemu tu tak poziom też? Biegnij za mną, pobiegłem za tobą. Chodź, bo tu czekam na ciebie. Gdzie to jest? Tam gdzieś. Widzisz, po to jest ten flara, widzisz? Tą, co żeśmy zrobili. Zapaliłem tu dla ciebie. A, już zgasła. Tą flarę mogłeś rzucić pod nogi, wiesz? Nie wiem, czy mam ją. I co, przeleciałeś po samochodzie? Po tych. Po tym śmierdzącym gównie przebiegłem. Chodź, bo tu inhibitory też są. Może jeden albo dwa. Ja co ty tam robisz? Zdjąłem sobie tego H. Ha sobie łyknąłeś, tak? Możesz tą flarę rzucić pod nogi, wtedy cię leczy. Nie tą... ma tej flary. Coś kupiłeś schemat. Ale brakowało ci czegoś, tak? Kurde, którędy to? I dalej zero. Nie przejdę. Dawaj, przejdziesz. Chodź ci flarę tu rzucę, chodź. Dawaj. Jestem koło ciebie. 15, 12, dawaj flarkę. Udało się. Dobra, wchodzimy, bo tu niebezpiecznie. Masz klucz, czy ja mam? Nie wiem, obaj musimy. Słyszałem hałasy dobiegające z wioski Jacka i Joe'ego. To nie wszystko. Zaatakowano kryjówkę Sophie i Barneya. To mogą być SPC. Kurwa. Pamiętaj, po co tu jesteśmy. Mieliśmy się dostać do Central Loop, a nie angażować się w miejscowe konflikty. Nie mieszaj się do tego. Wracaj do metra. Podzielimy się z Aitorem tym, co mamy. Może nas przepuści. Idziemy do Sophie, co on tam będzie gadał. Muszę iść, Hakon. Obiecałem Sophie, że jej pomogę. To jedyna droga do poznania prawdy. Dobra. Będę w kontakcie. Będzie rżnięcie. Dobra, jest bezpiecznie. Patrz, są lampy. Czekaj, sobie przełożę coś tam. Zużyłem te... Przeszukaj model. Zużyłem. Widziałeś tu coś za ścianą? No to nie.
O, pojemnik w pobliżu 14 metrów, a ty się weź podlecz. Weź ty się podlecz, co? Co? Ja tu już torbę opróżniłem. Podlecz się, mówię! A, podlecz się. Kurde, ty podlecz się, otwierasz. A ja wiedziałem, że się filmiłeś. Sophie! Barney! Jesteś tu? Znam, że normalnie drzwi już przecież żeśmy raz otwierali. Raz. Tak, ale ja muszę ustawić sobie te. Ale Sophie, nie wiedziałem, że film będzie, tylko Sophie, myślałem, że normalne pomieszczenie. Cicho, bo Sophie, zgłoś się i w ogóle, no. I Sophie milczy. I nie wiem, po co my się narażamy dla tej dziewczyny. Może nas wcale nie lubi. Dobra, wejście musi być tu. Nie, tu jeszcze szafy brałeś wszystko? Jakie szafy? Szybko polecić, fortepian trzeba. Rurkę dostałem na nową. Rurkę dostałeś? Ja. Wiesz mi. Rurkę dostałem. Ja muszę, ja potrzebuję broni zmienić. Wezmę sobie ten topór taki mam. Tak, wiesz co? No, topór, topór taki. Topór, który ma wszystkie topory po co? No, to. Ty mnie rozumiesz. Ale ty przecież, kurde, tu jest wejście, ale jest jeszcze na górę. Zobaczcie, co jest na górę, na górę, na górę, na górę. Jest skrzynka. Jest skrzynka na górę tu. Ale nie wejdziesz tędy, bo musisz tu to. Dlaczego nie wejdę? Wlazłem. Okay. Drzwi też są tu za mną. Ale przecież ty nie uznajesz toporu, to ja. Ale to nie w tym, czekaj, no co ty. Nie w tym klaj, tutaj nie ma mieczy, nie ma karabinu. A teraz to chodzi. Czuło śmieszki jeszcze. Ale to. Jest jakaś droga, ale... Proszę bardzo. No. Tu zapukać musi. I od razu to... Sophie! Co się dzieje do cholery? 7 metrów. Zgłoś się! Kurde, to musimy jakoś przejść inaczej, widzę. Oknem, tu? No tylko. Tu po tych... Tu są te... Przejścia po linii... Po tych... No jest tyrolka. I jedziemy. Ja ci powiem, tu są jakieś liny do skakania. Bo tam jest na górze bezpieczna strefa do odblokowania. Ale ja nie wiem. Dobra, na razie idziemy. Róbmy po kolei. Pojemnik, znowu pojemnik, tu jest pojemnik. Ale coś za łatwo. O, wreszcie będę mógł podnieść poziom. Tam są jakieś pojemniki otwarte, ale jak tam wejść? Poczekaj. Tu ci z boku muszę wejść. Ulepszenie mam, więc sobie zwiększę, tylko nie wiem, czy życie, czy... A to przez okno nie wejdziemy.
Zdrowie. Jakoś musi być wejście. Więcej obrażeń. Inne wejście niż tu. A przecież są skrzynki otwarte, to my tu nie byliśmy. Bar, tawerna. Jakie wejście? Którędy? Tędy coś. A nie. Tu jest wejście. Ale... Tu tylko fanty. Tam do tego pomieszczenia trzeba dostać. Musi tam być jakieś wejście. O, tu jest coś. Safe jakiś, pa. Nic nie ma w sejfie. Tu zabrałeś. Nic nie ma. Zaraz zabrałem. Nie no, pytam, tu torba jeszcze na górze była, prawda? Nie wiem, to wejście to musi być sztuki. No to tak. Coś trzeba zrobić. I bardzo widzę, co? Ofiar nie wejdziemy. Masz pomysł? Tam nie, tam jest zamknięty. Tu. Później chyba ktoś będzie, wiesz? Zakaz wejść. Idziemy dalej. To później chyba ktoś będzie, bo... No i do wyjścia tu nie widzę. O! Tu panie będzie. Porozmawiaj. To jest radio. Stacja. Walkie-talkie. Tu Aiden. Twoi ludzie nie żyją. O kurwa. Cholera, Aiden. Akurat zaczynałem cię lubić. Przyprowadziłeś tu espeków. Pomagałem wam. Zdradziłeś nas. I zabijemy cię za to. Pomagałeś jak sobie. Jak mam ochotę i trąbać. Nam tylko przy okazji. Na co czekacie? Nie wiecie co robić? Barney! Barney, czekaj! Ty idioto, Barney, ty idioto. Idiota jaki mało. A mu uciąłem ramię. Wiem, że mam topór na topór. A tu jeszcze ktoś mi... Tył mnie nachodzi. O. Puść ty. Zanim ja znajdę te guziki, kurde. To mi się pała zmieniła. Jest rurka, ja... ta apteczka. Czyli wziąłeś? Dawaj tego Barniego, kurde, bo już mam go dość. Zaraz, coś nie wziąłem, tak? To potrzebne, bo... Tu coś jest? Nie, to przeszliśmy tędy. Tu idziemy do niego. Chodź, kopiemy mu dupko. A to sobie na to jakieś przejść. Premia nocna mamy. Jeszcze nam się nocna premia. Otwieraj dupkę. O, Herman. No tak. No nie, no. Ja pierdzie. To nam zgotował los. O, ja cię. Dobrze, że nas jest tu dwóch. Cholera, nie chodzi o ciebie. Z drogi. O, kuźwa.
tramwajem. Jakbyś się pytał o wejście, to pewnie tędy. Jeszcze z nim mam walczyć? No tam. No szczęście to z dwóch. Nie się ma. Herman, odpuść! Daj mi pogadać z Sophie! No dwa fronty go. O, jaki zamach. Go toporem na topory, zobacz jak go łatwiej. O, mi zakorbił teraz. To tyle jeśli chodzi o Zacja, nie? Chyba ten... Mam go, kurde. On coś powiedział po francusku. On nie gada. Do ogrodu. Coś w koszu jest pewnie. Złom, no. Złom się przydaje. Złom się przydaje. Złom jest potrzebny. Tu jest wejście. Tu jest. Ale po ścianie do góry też było. Pójdziemy po ścianie. Zawsze we właściwym miejscu. Paką? Tu jest wejście po ścianie do góry. Nie, on tu spuścił drabinę, ale... Na drabinę to tędy wejść, mówię. Zdawało mi się, że nam opuścił nam drabinę. Dobrze. Ale na drabinę się musisz jakoś dostać, nie? Właśnie kombinuję. Ty co wymyśliłeś? A, tutaj. Ja. Rzeczywiście, widać nawet są takie żółte. No, o tym mówię cały czas. Ciekawe, czy doskoczę do drabiny? Czy po oknie będziemy? Jeśli nie ma żółtych uchwytów... Ha, kurde, machnąłem. Doskoczyłeś? Ta po oknie. No nie wiem, ja spróbuję, pa. Tędy? No. A ja tędy pójdę. No, ale próbowałem, tam nie ma. Doskoczyłeś? No, doskoczyłem. No mówię, ty masz coś chyba lepsze. Nie, skaczesz z brzega i patrzysz do góry. No. No i Hakon jest na górze, to Hakon nam pomógł. O, tu. Teraz w lewo, ta. O, tak. Teraz patrz na dół, podejdź pod sam brzeg. O, dobra. O, i skaczesz do przodu na drabinę, patrząc z góry. A, faktycznie. Brawo. Co gryje? Bardy. Skąd się tu wziąłeś? Mam szósty zmysł. Wiedziałem, że wpakujesz się w kłopoty. Barney chciał cię zabić. No właśnie. To znaczy, że coś ukrywa. Coś związanego z Lukasem, albo gorzej. Co masz na myśli? Morderstwo komendanta, a teraz przejęcie wieży z wodą. To nie przypadek, Aiden. Barney od dawna chciał wyjść z cienia swojej siostry i samodzielnie uwolnić Villedor od stróżów prawa. Spróbuję go znaleźć. Bądź ostrożny. Pójdę ostrzec Aitora. Bądźmy w kontakcie. Nie wiadomo, kto jest kim i z kim, nie? Who is who? Na pewno musimy Barneya utknąć. Barneya, tak. Barneyowi się należy już... Ja mam taką ochotę go wypukać. Może się ta skrytka otworzyła w końcu. Barney! Wyłaź! Nie, ale torba tu jest, który ja nie... Znajdę cię! Zaliczyłem. A dalej to jest zamknięte. O, jest, można...
Chodź, musisz być i tam się otworzy tak. Chodź, skrytka, chodź. O, jest, otworzyć, tak. A widzisz, to to było dalej tego. To... Klapanie klawiatury twojej słychać. Bądź miły, to strzelę ci w łeb. W przeciwnym razie, kuszę ma. Będziesz zdychał powolutku, więc... To ty będziesz zdychał, Barney. Miałeś go zatrzymać, nie zabić. Daj mi broń. Oddaj mi ją, bracie. Wiesz, co robisz? Ona te? Tak odpłaca cię za pomoc? Tak traktujemy zdrajców. Wiem, że pracujesz dla Aitora. Nie pracuję dla Aitora, tylko dla siebie. Tu nie da się pozostać neutralnym. Walczymy o przetrwanie. Bez wody bazar nie przetrwa nawet miesiąca. Stróżowie nie pomogą. Jak wtedy, gdy zmarła mama. Po prostu patrzyli, jak giniemy. A ty jesteś z nimi. Nie obchodzimy cię. Powiedz, dlaczego mam cię nie zabić? Strzelaj! Na co czekasz? Bo możemy sobie pomóc. Kto zabił Lukasa? Myślisz, że to my? Sophie, odpowiedz. To wasza sprawka? Nie. Sophie, co do Co cię obchodzi ten morderca? Co Aitor ci obiecał? Aitor przepuści mnie do centrum, jeśli mu pomogę. A ty mu wierzysz? Serio? Nie próbował mnie zabić. To nie jego zdradziłeś. Ja też mogę pomóc. Pomóż nam z wodą, a osobiście zabiorę cię do Central Loop. Po pierwsze, nie zdradziłem cię. Pomagam w śledztwie, a to co innego. Co do oferty, czy przypadkiem jedynej drogi nie kontroluje SP? Jest inna droga. Serio wierzysz, że znów ci zaufam? Nie masz wyjścia. Nie powiedziałeś, że pracujesz dla SP. Byliśmy ostrożni. Jest coraz niebezpieczniej i trzeba być czujnym. Próbowałaś mnie zabić, Sophie. Przysięgam na pamięć Pisklaka, Suzy, Logana, Ralfa i... no i Hermana. Pomóż nam, a cię tam zabierzemy. To wchodzisz w to? Dobra. Pomożemy, macie nie? Plan? Jack i Joe uciekli. Mamy szansę przejąć wieżę i wreszcie odzyskać wodę. Przed jebanym Aitorem. Zajmiemy się SP-kami i od razu potem zabierzemy cię do centrum. Najpierw musimy ogarnąć dostęp do wody. A jak się dostać do wieży? To niemal niemożliwe bez dźwigu. A ludzie Joe'ego odcięli dostęp. Dlatego proszę ciebie. Chcesz, żebym się wspiął? Jeśli ci się uda, ocalisz wiele osób. Będziemy ci dłużni. No to będę się wspinać. Dzięki. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam na kolejny odcinek już wkrótce. Dalsze losy Lujego i Bainty w świecie Dying Light. Do zobaczenia. Pa.